wydaje mi się, i nie tylko dla mnie, że graliśmy bardzo dobre spotkanie. Praktycznie przez większość spotkania dominowaliśmy, graliśmy w piłkę, utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sytuację. Prowadziliśmy 1-0 i przegrywamy mecz. Praktycznie po dwóch strzałach, z tego co ja kojarzę, po dwóch strzałach ruchu chorzych. Tylko chciałbym dodać, że jeszcze nie widziałem tych sytuacji, ale mówiono mi, że oba gole padły ze spalonych. Mówią, że druga bramka na pewno. Podobno dwie. Paweł, dlaczego nie strzeliliście na 2-0? To by załatwiło mecz. No tak, mieliśmy swoje sytuacje, zgadza się. 1-0 to nie jest wynik, który gwarantuje zwycięstwo. To pokazał dzisiaj mecz. Chcieliśmy, nie udało nam się. Seria przerwana, ale korona nie zwiesza głów. Oczywiście, że nie. Tak jak powiedziałem, to był dzisiaj bardzo dobry mecz. My o tym wiemy. Idziemy do przodu i gramy dalej. Paweł, duża radość po golu. No tak, tak. Ja bardzo się cieszę z tego gola, ale na pewno oddałbym 3 punkty, nie zdobywając się bramki, ale mając 3 punkty jako drużyna. Tak szczerze, nawet strzał czy dośrodkowanie takie? Nie, to było dośrodkowanie oczywiście, jak kilka innych. To było dośrodkowanie, akurat nikt nie dotknął piłki, wpadła. Bardzo się cieszę, tak jak mówię, ale wolałbym mieć dzisiaj 3 punkty zamiast bramki. W sumie nie ma zbytnio dużo do powiedzenia. Wiadomo, jest to cholernie ciężkie do przeżycia na pewno. Darek, przy tej drugiej bramce był spalony? Nie wiem, nie oglądałem tego, ale z tego co tam w jakiejś poszatni się roznosiło, to podobno był. Ale generalnie troszkę chyba za dużo w pewnych momentach, zwłaszcza przy prowadzeniu 1-0 oddaliście inicjatywę ruchowej. Można było pewnie troszkę lepiej zagrać, zwłaszcza w tej pierwszej połowie. Czy wydaje mi się, że ten mecz był pod naszą kontrolą. Takie dwie sytuacje, dwa strzały na bramkę i po którym wpadły bramki. Na pewno to najbardziej boli. Pierwsza porażka, kiedyś się to musiało stać. Szkoda tylko, że u siebie. No musiało to się stać i to nie musiało się stać dzisiaj, bo nie graliśmy słabego spotkania. Może, wiadomo, nie cały czas dominowaliśmy. Były fragmenty, zwłaszcza po strzeleniu bramki, gdzie za bardzo daliśmy inicjatywę na korzyść ruchu, za szybko pozbywaliśmy się piłki. No ale tego meczu dzisiaj nie powinniśmy przegrać. No niestety tak się stało, jak się stało i trzeba jak najszybciej się po tym pozbierać, bo zaraz są kolejne ciężkie spotkania. Zabrakło bramki na 2-0? Na pewno zabrakło bramki na 2-0, która nieco by uspokoiła nasze poczynania, ale też nawet przy tym wyniku 1-1 mieliśmy swoje sytuacje. Ta bramka na 2-1 dla ruchu, z tego co wiem, kontrowersyjna trochę. Nie chcę się też wypowiadać na ten temat, bo tu są ludzie. Jeśli faktycznie tam był spalony, z tego co wiem, to był spalony, powinni się tym zająć. No i mówię, mieliśmy też swoje sytuacje, które no w takich meczach musimy wykorzystywać, bo nieco mecz będziemy sobie stwarzali po kilka klarownych sytuacji i musimy być bardziej bezwzględni. Chyba indywidualnie musi być zadowolony, znaczy, bo długo to byłaś taka zapora, czyli do części takim każdy stworzyła. No ale jakby nie zakończyło się to szczęśliwie, tak? Bo dla nas najważniejsze były dzisiaj trzy punkty, bo wiedzieliśmy, jak ważny jest to dla nas mecz i wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, tak? I to się potwierdziło. Ruch naprawdę nie jest łatwym rywalem. My chcieliśmy dzisiaj bardzo wygrać i to jest jakby najważniejsze, tak? No niestety nie udało się dzisiaj zdobyć 3 punktów.